Będzie wszystko, będzie. Halo. Halo. Gdzie pani o tym zdarzeniu zgłaszała? Proszę pana, byłam, o co mi chodzi w tej chwili. Tak. Byłam na ulicy Chłopskiej w komisariacie. Tak. Chłopska 44. Tak. Może mi pan po prostu wyjaśnić, czy panowie tamty żurujący mają obowiązek zapisania zarejestrowania mojego zgłoszenia i z czym? Oczywiście, na pewno pani nazwisko, adres zanotowali, tak? Pana, zanotowano mój adres i nazwisko na świsku papierku. Proszę panią, on sobie odnotował to na świsku papieru być może, ale to wpisuje zaraz w książkę wydarzeń to. Pana, no mogę, jeżeli pani ma do niego uwagi, protesty, bardzo proszę nie telefonicznie złożyć skargę na piśmie. No proszę bardzo, no bo widzi pani teraz też mi dużo czasu zajmuje, a ja mam już inne telefony zgłoszenia tutaj pogotowia. To jest oburzające, jak się wszystkich tak traktuje, to rzeczywiście... No pani tak od razu na podstawie jednego tylko wyjaśnienia o rowerach. My mamy tak poważne sprawy, proszę panią, nieraz i nie zdążamy na te poważniejsze sprawy, gdzie... Proszę? Od drobiazgu się... Tak, ale proszę panią, nieraz nie zdążamy na poważniejsze sprawy z uwagi na to, że tymi drobnymi aż za bardzo się zajmujemy. Dwóch miasta szkoda, Rusiak mówi. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczęła mi tu mocno pyskować, że milicjanci z ulicy Chłopskiej nie przyjęli od nich zgłoszenia o kradzieży roweru na szkole jej dzieciaka. A kto był zgłoszony? Ona była? Ona była osobiście zgłosić, mówi, gdzieś tam na świsku papieru odnotował, nie pisał, kazał w niedzielę ponownie przyjść i tak dalej i tym podobne. Niech to wpisze w książkę wydarzeń i tam w jakimś wolnym czasie, chociaż dzielnicowy niech się tą sprawą zajmie, bo... Sprawa zaczyna rozgradać trochę. Dobrze. Dziękuję.